tancerze. Dzisiaj Lili i ja pokażemy Wam, co robić w domu, aby nasz kręgosłup też czuł się dobrze. Dzisiejsze ćwiczenia pomogą nam się rozluźnić, naprawią troszkę nasz kręgosłup, ale też pod względem takim stricte tanecznym pomogą nam w utrzymaniu lepszego balansu przy piruetach. Znajdziemy swój środek, no i przede wszystkim rozciągniemy na tyle kręgosłup, żeby móc potem wykonywać piękne skoki z wygięciami oraz różne triki taneczne.